W jaki sposób żyć dla Boga według przykładu naszego Pana uczy nas w pierwszym i drugim liście Piotra, apostoł Piotr, i zwraca nam on uwagę na to, że Jezus Chrystus jest rzeczywistością naszego życia. Pan Jezus Chrystus jest rzeczywistością naszego życia. Widzimy to w wersecie 8 pierwszego rozdziału pierwszego listu Piotra. Tam czytamy: Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Świadomość przyszłej chwały Pana Jezusa Chrystusa powoduje, że już dzisiaj jest on dla nas kimś wielkim. Wgłębianie się w Słowo Boże i przeżywanie Jego bliskości w czasie doświadczeń sprawia, że poznajemy Go coraz bardziej. Sam apostoł Piotr przez 3 lata towarzyszył temu przybyszowi z nieba na jego drodze. Obserwował go i poznawał. Teraz jednak pisze do tych wykupionych, którzy osobiście go nie widzieli. Nie są oni pokrzywdzeni, a Piotr pięknie pisze do nich i do nas: Wy wierzycie w Pana Jezusa i miłujecie Go i radujecie się w Nim. Wierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, wierzyć w Jezusa Chrystusa. Wiara jest przeciwieństwem oglądania. Wiara jest przeciwieństwem oglądania. Czym jest przejście z oglądania do wiary? Pan Jezus wyjaśnił swoim uczniom, mówiąc: Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Ewangelia Jana, 14, rozdział, werset 1. Próbuje on powiedzieć swoim uczniom, że kiedy powróci do nieba, to nastanie czas, w którym nie będą go już więcej widzieć. Będzie to czas wiary. Zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus powiedział do Tomasza: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tak uczy nas Ewangelia Jana, 20, rozdział, 29, werset. Cechą chrześcijaństwa jest to, iż wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa, choć Go nie widzimy. Przed 45 laty moja mama nagle odeszła do Pana, tak pisze pewien autor chrześcijański. Była to dla mnie wielka strata. Nigdy o niej nie zapomniałem. Jednak z biegiem lat moje wspomnienia o mamie stają się coraz mniej wyraźne. Tak jest z człowiekiem. Ale Pan Jezus Chrystus, którego nigdy nie widziałem, poprzez swoje słowo i codzienne chodzenie z Nim, staje się w moim życiu coraz bardziej realny, coraz bardziej wyraźny. I także ważne jest, aby rozumieć, czym jest miłowanie Pana Jezusa Chrystusa. Miłować Pana Jezusa Chrystusa. Im więcej rozmyślamy o Panu Jezusie, oglądając Go oczami wiary, czytając Biblię i doświadczając Go w swoim życiu, tym bardziej Go miłujemy. Nasza miłość do Niego jest rozniecana przez Jego miłość do nas. On nas najpierw umiłował i wydał za nas samego siebie. Czytamy o tym w liście do Galacjan, 2, rozdział, 20, werset. Każdego dnia oglądamy Jego dobrotliwość. Mówi nam o tym świadectwo Piotra, zapisane w pierwszym liście Piotra, 2, rozdział, 3, werset. Wszystko to sprawia, że wzrasta w nas miłość do naszego Zbawiciela i Pana. Kolejny termin z tego fragmentu to jest radować się w Jezusie Chrystusie. Co to znaczy radować się w Jezusie Chrystusie? Ponieważ żyjemy z Panem Jezusem Chrystusem, przez wiarę żyjemy Panem Jezusem, radujemy się Nim i radujemy się w Nim, radość ta jest niewysłowiona i chwalebna. Niewysłowiona radość jest niebiańską radością. Wyjaśnia to 2 list do Koryntian, 12, rozdział, 4, werset. Gdzie znajdujemy słowo niewysłowiony? Paweł został zachwycony do raju.
i słyszał niewysłowione, to znaczy niebiańskie słowa. Chwalebna radość jest wzniosłą radością. Na ziemi przeżywamy radości ziemskie, jak szczęśliwe małżeństwo, dobre jedzenie, udane w czasy itd. Radość w Panu jest najwznioślejszą radością, jaką możemy posiadać, gdyż przewyższa ona wszystkie inne radości na tej ziemi.